W Rzeszowie zorganizowano konferencję prasową z udziałem prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, który przedstawił krytyczne stanowisko wobec polityki rolnej prowadzonej przez koalicję rządzącą. W spotkaniu oprócz lidera partii oraz posła Kazimierza Ziobry uczestniczył także poseł Mieczysław Golba, analizując obecną sytuację związaną z importem rzepaku z Ukrainy. Proszę popatrzeć, już w 2010 roku okazała się, prawda, informacja, że Ukraina wprowadza specjalny rządowy program, gdzie będą uprawiać zboża na czarnobylińskiej ziemi. Czyli tam, gdzie mieliśmy wybuch, prawda, reaktora jądrowego, okazuje się, że będą uprawiać. W 2010 roku. Dzisiaj mamy informację, gdzie ten rzepak najprawdopodobniej jest sprowadzany właśnie z tamtych terenów. Więc tutaj nachodzi pytanie, gdzie nasze, prawda, służby fitosanitarne? Przede wszystkim te, które by mogły skontrolować. Nie tak dawno w Polsce mieliśmy podejrzenie, prawda, koniny, która była wysyłana do Czech. Natychmiast tamte służby przyjechały do Polski, badały, skąd to pochodzi, prawda, i tak dalej. Dlaczego dzisiaj minister zdrowia nie wyśli swojej służby, aby ratować zdrowie Polaków? Przecież ten najprawdopodobniej rzepak jest, prawda, transportowany i sprzedawany do tłoczni i okazuje się, że któreś przedsiębiorstwo, prawda, produkuje z tego olej. No Ukraińcy mówią, że to się nadaje na biopaliwa, ale też to ludzie wdychają. Ale jeśli to się nadaje do spożycia, to kto odpowie za zdrowie Polaków? Jeśli ktoś to wprowadza do obrotu. To jest karygodne, więc wobec powyższego, szanowni państwo, należałoby przede wszystkim tutaj podjąć stanowcze działania, tak jak pan minister powiedział. I tutaj myślę, że na pewno to zaraz po wakacjach na pierwszym posiedzeniu zrobimy, aby służby polskiego państwa tym się natychmiast zajęły. Bo to przede wszystkim może uderzyć w nas. My mówimy dzisiaj o zdrowej żywności. Jaka zdrowa żywność? Jak po tak niskich cenach sprowadzany jest rzepak do Polski? To on musi być przede wszystkim w jakiś sposób dotowany, a jak jest na tamtych ziemiach czarnobylskich, no to wiadomo, że on będzie tani. Więc wobec powyższego nie możemy na to patrzeć, bo wiadomo, że dzisiaj minister rolnictwa, on wszystko przypuści, no i tak jak widzimy, jak działa, jak funkcjonuje. No przede wszystkim Elewarr w dalszym ciągu skupuje zboże po 500-600 zł, mam na myśli pszenicę, no i rzepak 1100-1200 zł. Dlaczego nie ma reakcji Elewarru? To od dawna Elewarr powinien tym się zająć. Więc w związku z tym widzimy w pewnym sensie jak gdyby uderzenie w polskiego rolnika, który kupił dzisiaj, prawda, no, maszyny, kupił sprzęt rolniczy, kupił ciągniki, kombajny. A jak będzie spłacał kredyty? Przecież przy takiej dochodowości nie jest w stanie spłacić praktycznie dzisiaj tych kredytów wziętych. Nawet i może otrzymał tą częściową dotację Unii Europejskiej, ale tą drugą część musi on oddać, czyli musi oddać ten kredyt, spłacić kredyt. Więc w jaki sposób on to zrobi? Szanowni państwo, to jest przede wszystkim katastrofa na polskiego rolnika, na polskiej wsi. Więc kto o niego się zatroszczy, kto o niego zadba? Jeśli nie państwo, jeśli nie rząd. Dlatego my apelujemy do strony rządowej, aby przede wszystkim zauważyły, że to nie jest tak łatwo zostawić na pastwę losu samego rolnika, samego sobie. Dlatego jeśli to się potwierdzi, bo nie ma na dzień dzisiejszy, prawda, żadnych służb fitosanitarnych, które by sprawdziły ten rzepak właśnie tam na Ukrainie, czy on jest wprowadzany właśnie ten czy inny, więc w związku z tym powinniśmy z tego wyciągnąć głęboko i daleko idące wnioski.